chorzy, starsi, niepełnosprawni i umierający uczą nas, że słabość jest konstruktywną częścią życia oraz że cierpienie można przyjąć bez utraty godności. Bez obecności takich ludzi wśród nas możemy błędnie myśleć o zdrowiu, sile i mocy jako najważniejsze wartości w życiu. Ale mądrość i moc Chrystusa widać w słabości tych, którzy dzielą Jego cierpienia. Miejmy chorych i niepełnosprawnych w centrum naszego życia. Ceńmy ich i uznajmy z wdzięcznością dług, który jesteśmy im winni. Zaczynamy wyobrażaniem sobie, że im dajemy. Kończymy uświadomieniem sobie, że to oni nas wzbogacili. Niech Bóg błogosławi i pociesza wszystkich, którzy cierpią. Niech Jezus Chrystus, Zbawiciel świata i Uzdrowiciel chorych, Jego światłem rozświetla ludzką słabość jako latarnia dla wszystkich ludzi.